Hej, Lila. Nino mówił, że masz kłopot. Mogę ci pomóc w lekcjach, jeśli chcesz. Naprawdę? Zgodzisz się? Jestem ci taka wdzięczna. Normalnie ratujesz mi życie. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę. Marinette. Ja wcale ich nie podsłuchuję, tylko wiążę sobie buty. W ogóle nie masz się czym przejmować. Nino mówił, że Lila wcale nie jest zainteresowana Adrienem. A może odrobimy lekcję u ciebie w domu? Tam będzie na pewno o wiele spokojniej. Mój tata niestety na to się nie zgodzi. Przekonam go, by zmienił zdanie. Marinette, czekaj! Ochroniarz Adriana w życiu nie wpuści jej do samochodu. No nie wierzę! Tylko nie mów, że chcesz ich śledzić! No coś ty, ja po prostu właśnie idę na basen. Hej, Juleka, pożyczysz mi rower? To pilna sprawa. Chyba bardzo. Marinette, powinnaś zaufać Adrienowi. On wie, że Lila lubi kłamać. Wiem, ale jeśli zapędzi się w tych kłamstwach, to w końcu kogoś zrani. A ja nie pozwolę zranić Adriena. Jaki jest twój najgorszy stopień? 5- z matmy. Słuchaj, Lila, wybij to sobie z głowy. Ojciec potrafi być nieprzyjemny, gdy uzna kogoś za intruza. Ale my nie robimy nic złego. Zostaw to mnie. Adrian, mój drogi, dobrze wiesz, że twój ojciec nie pozwala... Przepraszam panią, ale czy jest szansa, żebym go spytała osobiście w drodze wyjątku? Pan Agrest jest zajęty w pracowni i nie wolno mu pod żadnym pozorem przeszkadzać. Ostrzegałem cię. Oj, Adrian, tak chciałam ci pomóc w nauce, bo tyle ostatnio opuściłeś z powodu sesji fotograficznych. Pomyśl, co twój ojciec powie, kiedy się dowie, że masz gorsze stopnie. Czyja to będzie wina? Adrian, złapałeś gorsze stopnie? Nigdy sam tego nie powie, ale na własne oczy widziałam, jak płacze, bo dostał tylko 5. Właśnie dlatego zaproponowałam mu pomoc. To zajmie nam jakieś 30 minut. Wszystko rozumiem. Wykonuję pani jedynie polecenia. Zrobiłam, co mogłam, Adrian. Powodzenia. Jeśli to tylko 30 minut. Skoro pani nalega, to zgoda. Nie wierzę, jak ona to zrobiła. Widzisz? Nigdy nie zaszkodzi grzecznie zapytać. Grzecznie zapytać? Ty ją okłamałaś. Sam powiedziałeś, że 5 to twój najgorszy stopień, prawda? Panienko, nie możesz się po tym wspinać, to niebezpieczne. A pożyczy mi pan drabinę? Chłopak, którego kocham, zaraz padnie ofiarą oszustki. Nie, tej drabiny używa się tylko w sytuacjach zagrożenia, nie do szpiegowania chłopców. A już na pewno nie bez kasku. O, to twoja mama? Jesteś do niej taki podobny. Ja też odziedziczyłam urodę po mamie. Niesamowite, że mamy ze sobą tyle wspólnego. Ta kłamczucha naprawdę jest taka przebiegła? Naprawdę zależy ci na tym chłopcu. Ładna ta dziewczyna w czerwonym. Kto to taki? To Kagami. Chodzimy razem na szermierkę. Wygląda sympatycznie. Musisz nas sobie kiedyś przedstawić. A wiesz, że przez parę lat mieszkałam w Japonii? Lila, nie chciałaś, żebym pomógł ci w nauce? Proszę. Można się bezpiecznie wspinać. Trzymaj. Dziękuję. Błagam, nie mów, że jesteś fanem tej... tej... Czas się skończył. Twój ojciec może wyjść z pracowni w każdej chwili. To ja będę już lecieć. Pstryknę sobie tylko z tobą fotkę. Gdybyś potrzebował pomocy w matmie, to mów śmiało. Kagami, podczas treningu nie używamy telefonów. Sprawdzisz sobie później. Bardzo przepraszam. Pan Gabriel Agrest! Jestem wielką fanką pańskich kolekcji. To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Wiem, że jest pan zajęty, więc nie zabieram więcej czasu. Miłego wieczoru!
To moja wina, bo... Do mojego biura, już! Mogłabym ci pstryknąć fotkę i wrzucić do sieci, ale to byłoby zbyt proste. Tiki, krakuj! Marinette, nawet o tym nie myśl.